sława, uwielbienie kibiców i bardzo wysokie kontrakty. To właśnie życie najsłynniejszych sportowców świata. Taki status miała również gwiazda holenderskiej siatkówki Ingrid Visser. Ale za sławą czasem kryje się też mroczne oblicze. To historia o chciwości, ciemnych interesach i niezrozumiałej tragedii, której niemym świadkiem stał się cytrusowy gaj w słonecznej Hiszpanii. Opowiem ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Wielki talent do siatkówki ujawnił się u Ingrid Visser, gdy była jeszcze dzieckiem. Urodzona w czerwcu 1977 roku Holenderka, do pierwszego klubu trafiła w wieku zaledwie 7 lat. Karierę seniorską rozpoczęła dekadę później. W reprezentacji zadebiutowała w 1994 roku, a swój pierwszy mecz rozegrała przeciwko Ukrainie. Miała wówczas 17 lat, a to był dopiero początek wielkiej kariery. Już rok później wraz z kadrą Holandii zdobyła pierwszy tytuł – złoty medal Mistrzostw Europy. W wieku 19 lat zagrała podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Później przyszły kolejne sukcesy. Od 1994 do 2011 roku Visser rozegrała w reprezentacji narodowej 514 meczów, co jest rekordem, jeśli chodzi o holenderskich sportowców we wszystkich sportach zespołowych. Obok gry w kadrze narodowej, Ingrid występowała również w wielu świetnych klubach, m.in. w zespołach z Brazylii, Włoch i Hiszpanii. Swoją karierę reprezentacyjną oficjalnie zakończyła 4 lutego 2012 roku. Niedługo potem zrezygnowała z gry w klubie. Jej wyjątkową sportową drogę opisał w swojej książce niderlandzki dziennikarz Willem Held. W rozmowie z prasą tak mówił o Visser. Przez 17 lat była siłą holenderskiej drużyny. W Holandii, w żadnym sporcie, nie ma zawodnika drużynowego, któremu udałoby się rozegrać tak wiele międzynarodowych meczów. Przez te wszystkie lata widziałem, jak wyrosła na bardzo pewną siebie i zabawną kobietę. Po zakończeniu sportowej kariery postawiła na rodzinę. Wraz z wieloletnim partnerem, Lodewikiem Severinem, rozpoczęli starania o pierwsze dziecko. Korzystali przy tym z pomocy kliniki leczenia niepłodności w hiszpańskiej Murcji. Wybrali to miejsce, bo Ingrid, zanim zakończyła karierę, przez kilka lat grała w jednym z tamtejszych klubów. Kolejną wizytę w placówce medycznej zaplanowali na 14 maja 2013 roku. Na miejsce chcieli dotrzeć samolotem. Dlatego zarezerwowali bilety na lot z holenderskiego Eindhoven do hiszpańskiego Alicante. Na miejscu wylądowali rankiem 13 maja. Alicante i Murcję, do której zmierzała para, dzieli około 80 km, które sprawnie można pokonać samochodem. I właśnie ten środek transportu wybrali Holendrzy. Po dotarciu na lotnisko wynajęli auto, którym ruszyli w dalszą drogę. Do hotelu El Churra w Murcji dojechali po mniej więcej godzinie. W recepcji odebrali klucze do pokoju numer 202. Plan zakładał, że spędzą tam jedną noc, a kolejnego dnia udadzą się na wizytę do kliniki niepłodności, po której zmienią hotel. To miał być krótki wyjazd. Po drugim noclegu chcieli wracać do domu. Ale gdy 15 maja na holenderskim lotnisku wylądował samolot, którym Ingrid i Ludovic mieli wrócić do kraju, pary nie było na pokładzie. Dlaczego nie poinformowali swoich rodzin o zmianie planów? Co zmusiło parę do pozostania w Hiszpanii? Ta sytuacja mocno zaniepokoiła ich bliskich. Nie chcąc tracić czasu, od razu skontaktowali się z policją. W poszukiwania zaangażowali się zarówno śledczy z Holandii, jak i z Hiszpanii.
Kilka dni później o sprawie zaczęła rozpisywać się prasa. W rozmowie z dziennikarzami rzecznik Krajowego Korpusu Policji, pytany o postępy w poszukiwaniach, powiedział: badamy różne możliwe scenariusze związane z zaginięciem pary. Nasza policja zaangażowała się w tę sprawę z uwagi na dziwne okoliczności, w jakich zniknęli. Śledczym udało się ustalić, że Ingrid i Lodewika ostatni raz widziano 13 maja wieczorem, gdy opuszczali hotel El Churra w Murcji. Potem ślad się urwał. By wspomóc policję, do hiszpańskiego miasta pojechała była żona zaginionego wraz z dwiema wspólnymi córkami oraz ich chłopakami. Przyjaciel rodziny Severina, Roberto van der Hoffen, wielokrotnie rozmawiał z mediami. Bliscy są zaniepokojeni faktem, że nadal nie udało się odnaleźć Ingrid i Lodewika. Zauważyli, że wciąż nie ma żadnych ruchów na ich kontach bankowych. Żadne z nich nie używało kart przez ostatnie dni. Nie wiadomo też, gdzie jest samochód, który wypożyczyli. To nietypowe zaginięcie budziło szczególne zainteresowanie w Holandii. W końcu jedną z osób, która zniknęła, była słynna siatkarka, znana w całym kraju. Dlatego sprawę na miejscu zdarzenia chcieli badać też niderlandzcy dziennikarze. Jeden z nich pisał: to zaginięcie ma ogromny wpływ na Holandię, bo Ingrid Visser jest tam bardzo popularną kobietą. Siatkarką, która grała w reprezentacji narodowej. A siatkówka jest trzecim najpopularniejszym sportem w tym kraju. Policja brała pod uwagę różne możliwości. Rozważano m.in. dobrowolną ucieczkę pary, ale taką wersję stanowczo odrzucały rodziny zaginionych. Argumentowali, że przecież żadne z nich nie wypłaciło przed zniknięciem pieniędzy z kont. Ich telefony pozostawały włączone, a do tego samochód, który wypożyczyli, nie pojawił się w żadnym innym mieście. Śledczy rozważali także wypadek. Może ranni Holendrzy przebywali w którymś ze szpitali, dlatego rutynowo sprawdzono wszystkie placówki medyczne w okolicy. Ale i ten trop okazał się nietrafiony. W poszukiwania zaangażowało się bardzo wiele osób. Rodziny pary przebywające w Murcji, wspólnie z innymi ochotnikami, rozwiesili w mieście i jego okolicach 500 plakatów z wizerunkiem zaginionych. Liczyli, że ktoś podzieli się z policją cennymi wskazówkami. Zdjęcia Ingrid i Lodewika znalazły się także w telewizji i internecie. Opis zaginionych przedrukowały gazety. Lodewik Severin, mężczyzna. 1,94 m wzrostu, szczupły, siwe włosy, brązowe oczy. Jego partnerka, Ingrid Visser, 1,92 m wzrostu, szczupła, z krótkimi blond włosami i jasnymi oczami. Oboje mówią po hiszpańsku, bo mieszkali w Murcji w latach 2009-11, gdy kobieta była zawodniczką CAV Murcia 2005. Odzew na te ogłoszenia okazał się ogromny. Z policją skontaktowało się wiele osób przekonanych o tym, że spotkały Ingrid i Lodewika. Jednak i te telefony nie przyniosły przełomu. Rodzina z każdym dniem była coraz bardziej przerażona tą sytuacją. W wywiadzie udzielonym prasie wujek Ingrid mówił: ta cisza jest okropna. Rośnie w nas strach, że przydarzyło im się coś złego. Najtrudniej jest czekać, bo dni mijają, a my nadal nic nie wiemy. Pierwszy przełom nastąpił 22 maja 2013 roku. Tego dnia przy alei Juana Carlosa I w Murcji odnaleziono czarny samochód wynajęty przez zaginionych w dniu przybycia do Hiszpanii. Auto zaparkowane było w niedalekiej odległości od hotelu, w którym spali. Samochód nie nosił śladów włamania, a śledczy nie znaleźli w środku niczego dziwnego. Zabrano go do specjalnej jednostki policji w celu pobrania próbek do dalszej analizy. Mimo tego znaleziska los Ingrid i Lodewika wciąż pozostawał nieznany. Niepewność rosła, a możliwości dalszego działania powoli się wyczerpywały.
aż 27 maja dziennik La Verdad, wydawany w Murcji, napisał: Sprawdzone i wiarygodne źródła potwierdziły naszej gazecie, że w Alquerias, w dzielnicy Murcji, odkryto dwa ciała. Ta informacja zszokowała opinię publiczną. Wszyscy zaczęli zastanawiać się, do kogo należą odnalezione szczątki, ale policja nie wydawała żadnych oficjalnych oświadczeń. Oczekiwano na wyniki badań. Media jednak nie odpuściły i zaczęły drążyć temat. Szybko wyszło na jaw, że ciała najprawdopodobniej należą do zaginionych Holendrów. Oboje byli bowiem bardzo wysocy, a właśnie takie cechy zdradzało znalezisko. Zwłoki odkryto w gaju cytrynowym. Zakopano je do połowy pomiędzy drzewkami. Tak miejsce ukrycia ciał opisał burmistrz Alquerias. Dostęp do tego obszaru jest bardzo trudny. Trzeba przeprawić się przez kanał. A żeby przewieźć tam zwłoki, potrzebne są co najmniej 3-4 osoby. Sprawcy musieli nieść ciała w rękach, bo nie mogli tam wjechać pojazdami. Pewnie ledwo udało im się tam wejść, bo ścieżka ma jakieś 30-40 cm szerokości. Myślę, że znali okolice i specjalnie wybrali to konkretne miejsce. Choć badania wciąż trwały, to kilka dni po odnalezieniu zwłok do Murcji przybył delegat rządu z nowymi informacjami. Jak powiedział dziennikarzom, wszystko wskazywało na to, że ciała należą do zaginionej holenderskiej pary i w tym kierunku prowadzone jest śledztwo. Poinformował też o pierwszych zatrzymaniach. Do aresztu trafiły trzy osoby: 36-letni Hiszpan oraz dwóch Rumunów. Prasa podejrzewała, że na policję zgłosił się świadek, który skierował śledczych na trop tych mężczyzn. Intensywne śledztwo doprowadziło funkcjonariuszy także do pewnego domu w Molina de Secura. Ta miejscowość położona jest około 12 km od Murcji. W tym budynku znaleziono dowody sugerujące, że mogło tam dojść do morderstwa holenderskiej pary. Ingrid Visser i Lodewika Severina. Prawdopodobnie później przeniesiono ich ciała do gaju cytrynowego, gdzie zostały odnalezione. Z ustaleń śledczych wynikało, że para brała udział we wspomnianym domu w spotkaniu biznesowym. Miała w nim uczestniczyć też grupa mężczyzn, a wśród nich osoba związana z hiszpańskim klubem siatkarskim CAV Murcia 2005, którego zawodniczką była niegdyś Ingrid Visser. Te tropy sprawiły, że funkcjonariusze postanowili bliżej przyjrzeć się karierze Holenderki i klubowi z Murcji. Żeński klub siatkarski CAV Murcia 2005, jak sama nazwa wskazuje, powstał w 2005 roku. Jego założycielem i właścicielem był niejaki Evedasto Lifante, dobrze znany w okolicy biznesmen. Jak informowały lokalne gazety, w czasie gdy powstawał klub, piastował nawet urząd burmistrza małej miejscowości Barinas, położonej na północ od Murcji. Wiadomo było, że Lifante jest posiadaczem ogromnego majątku, który chętnie wydaje na różne przyjemności i luksusy. Jednak nie do końca było jasne, skąd te pieniądze pochodzą. On sam tłumaczył, że duże zyski czerpie z kopalni marmuru, ale w okolicy plotkowano, że ta nie prosperuje najlepiej. Evedasto był również właścicielem baru Petalos, choć według mieszkańców był to zwykły dom publiczny, działający pod inną nazwą. Ale wspomniane biznesy to było dla Lifante za mało, dlatego najpierw zainwestował sporo pieniędzy w lokalną drużynę piłkarską, Ciudad de Murcia. Ten krok nie okazał się jednak sukcesem, dlatego zmienił kierunek swoich inwestycji i przerzucił się na żeńską siatkówkę. Prasa pisała: Wybrał sport, w którym jest mniejsza konkurencja i gdzie, przy wsparciu finansowym, sukces może przyjść stosunkowo szybko. Tak powstała siatkarska drużyna CAV Murcia 2005. Lifante nie był jednak zainteresowany prowadzeniem klubu osobiście. Niektórzy uważali, że potrzebował go jedynie do prania brudnych pieniędzy, pochodzących z szemranych interesów. Krótko po założeniu drużyny zatrudnił 28-letniego Juana Cuenkę, drobnego biznesmena związanego ze sportem. Plan na klub był jasny.
Kłęka ściągnie do Mursi najlepsze zawodniczki, dzięki którym w ciągu najbliższych lat drużyna zdominuje rozgrywki w Hiszpanii, a potem w Europie. Jego podejście do budowania zespołu było niezwykle praktyczne. Pozyskiwał do zespołu weteranów, którzy zbliżali się do końca swojej kariery, ale mieli jeszcze przed sobą kilka dobrych lat, a ich doświadczenie można było dobrze wykorzystać w stosunkowo słabej lidze, za jaką uchodziła Liga Hiszpańska. Cuenca proponował zawodniczkom naprawdę duże pieniądze, dlatego jego negocjacje bardzo często kończyły się sukcesem. Udało mu się zbudować mocną drużynę, która przez kolejne lata odnosiła sporo sukcesów, zdobywając m.in. Mistrzostwo Hiszpanii, i to kilkukrotnie. Jedną z osób, do których Juan odezwał się w 2009 roku, była Ingrid Visser. Holenderka dostała kontrakt, który opiewał na kwotę 300 tysięcy euro rocznie. Umowa zakładała, że za pierwszy rok gry cała suma zostanie wypłacona z góry. Później będzie otrzymywała pensję co miesiąc. Pieniądze za pierwsze 12 miesięcy wpłynęły na konto Visser bez żadnych opóźnień, ale w 2011 roku zaczęły się problemy. Mijały kolejne tygodnie, a Ingrid oraz inne zawodniczki CAV Murcia 2005 nie otrzymywały wynagrodzenia. Podobno Holenderka pokłóciła się o to z Juanem Cuencą, który odpowiadał za finanse zespołu. Jedna z byłych siatkarek wspomnianego klubu udzieliła po latach wywiadu w prasie. Mówiła w nim, że wciąż nie odzyskała swoich pieniędzy oraz że żałuje współpracy z Cuencą. Wiedziałyśmy, że nas okłamuje, ale zawsze upierał się, że wszystko się wyjaśni. Był jedną z tych osób, które potrafią zjednać sobie ludzi. Inna przekonywała, że gdy dopytywała o swoje wypłaty, Juan posuwał się nawet do gruźb. Miał mówić, że Murcia to małe miasto i trzeba uważać na to, co się opowiada. Szybko okazało się, że siatkarki nie były jedynymi osobami, które nie otrzymywały obiecanych pieniędzy. Podobno lista dłużników miała kilka stron. Z powodu piętrzących się kłopotów finansowych klub upadł w 2011 roku, a jego założyciel Evedasto Lifante oraz menadżer Juan Cuenca zniknęli z przestrzeni publicznej. Z kolei Ingrid Visser, która nie otrzymała 240 tysięcy euro zaległego wynagrodzenia, opuściła Hiszpanię i wróciła do ojczyzny. Nie zamierzała jednak odpuszczać. Chciała odzyskać swoje pieniądze. Wspierał ją w tym partner, Lodewijk Severin, z którym była w związku od 2005 roku. Ten rozwodnik z dwójką dzieci z poprzedniego związku był trenerem siatkówki i przedsiębiorcą z całkiem sporym majątkiem. Holender miał zarobić duże pieniądze na sprzedaży firmy, związanej z branżą internetową. Potem zajął się innymi biznesami. Inwestował środki w różny sposób. Na jeden z nich wpadł podczas pobytu w Hiszpanii, gdy Visser grała w CAV Murcia 2005. Holenderski dziennikarz Edwin Winklus opisał to tak. Juan Cuenca, menadżer klubu, z którym Holendrzy utrzymywali kontakt, wpadł na pomysł odsprzedaży z dużym zyskiem kamieniołomu marmuru należącego do właściciela klubu Lifante. Aby rozpocząć operację, Lodewijk przekazał swojemu nowemu hiszpańskiemu partnerowi biznesowemu nieznaną kwotę. Panowie ustalili, że Severin zajmie się poszukiwaniem kupców. Podobno prowadził rozmowy z inwestorami z wielu krajów. Ostatecznie nabywcę miał znaleźć w Rosji. Z informacji podanych przez Edwina Winklusa wynika, że Rosjanie mogli przekazać przez Lodewijka część pieniędzy do jego hiszpańskiego wspólnika, czyli Juana Cuenki. Miesiące mijały, a interes nadal nie był sfinalizowany. Kupcy zaczęli się niepokoić i wypytywać Holendra o szczegóły, ale ten był uzależniony od działań Cuenki, który miał zająć się dalszą częścią transakcji. Szybko okazało się, że sprawa wcale nie posuwa się do przodu, dlatego Severin zaczął podejmować coraz częstsze próby kontaktu z Cuenką. Chciał dowiedzieć się, co stało się z zainwestowanymi środkami, bez większego rezultatu. Aż w końcu Hiszpan zaproponował mu spotkanie. Miało odbyć się 13 maja 2013 roku w Murcji.
Według innych źródeł Severin i Cuenca faktycznie nawiązali współpracę, ale inną. Podobno założyli na Gibraltarze firmę zajmującą się wydobyciem marmuru. Nie wiadomo do końca, czy oboje zainwestowali w nią takie same sumy. Znany jest za to efekt tego biznesu – utrata kilkuset tysięcy euro należących do Holendra. Bez względu na to, który interes mężczyźni mieli prowadzić wspólnie, ich relacja popsuła się po tym, jak biznes okazał się całkowitą klapą. Całą sprawę mieli wyjaśnić podczas majowego spotkania. Tak przynajmniej myślał Severin. Lodewijk w podróż do Murcji postanowił zabrać swoją partnerkę, Ingrid. Policja ustaliła, że planowali odzyskać nie tylko pieniądze z nieudanej inwestycji, a także zaległe wynagrodzenie siatkarki. Ale rodzinom nie powiedzieli, jaki jest prawdziwy cel ich lotu do Hiszpanii. Przekonywali bliskich, że jadą jedynie na wizytę do uznanej kliniki leczenia niepłodności. Gdy policja zdobyła te wszystkie informacje, rozpoczęła dokładną analizę pobytu holenderskiej pary na Półwyspie Iberyjskim. Prześledzono ich rezerwacje, z których wynikało, że planowali spędzić w Murcji 2 dni. W tym czasie chcieli odwiedzić wspomnianą klinikę i odbyć spotkanie dotyczące zwrotu pieniędzy. Wieczorem wyszli z hotelu El Churra, w którym spędzili pierwszą noc, i udali się do centrum Murcji, gdzie mieli umówione spotkanie z Juanem Cuencą. Mężczyzna jednak nie zjawił się na miejscu. Wysłał po parę samochód kierowany przez swoją znajomą. Kobieta zawiozła Holendrów do domu w mieście Molina de Secura. Co działo się dalej? Zdaniem śledczych w posiadłości przebywali wtedy Juan i 2 Rumunów, których Hiszpan wynajął specjalnie na ten wieczór. Spokojna rozmowa zamieniła się w brutalny atak na 2 Holendrów. Para była bita przy użyciu różnych przedmiotów, m.in. wazonów i popielniczki. Następnie ich ciała poćwiartowano, zapakowano w worki na śmieci i przewieziono do gaju cytrynowego. Tam sprawcy wykopali dół, gdzie wrzucili worki, zalali je sodą kaustyczną i przykryli ziemią. Po ustaleniu tych szczegółów policja ujawniła, że aresztowane osoby to Juan Cuenca oraz Rumuni, Valentin Ion i Konstantin Stan. W trakcie przesłuchania ten pierwszy potwierdził, że wiedział o morderstwie, ale nie on go dokonał. Podobno tylko przebywał w gaju, gdzie ukryto zwłoki. Wplątał w tę historię kogoś jeszcze, byłego właściciela klubu siatkarskiego CAV Murcia 2005, z którym współpracował, czyli Eveda Stolifante. Przekonywał, że tamtej feralnej nocy w domu przebywali on, 2 Rumunów oraz właśnie Lifante. To ten ostatni miał pokłócić się z Severinem o pieniądze, bo według słów Cuenki panowie wspólnie robili interesy. Ale Evedasto Lifante w czasie specjalnie zwołanej konferencji prasowej odpierał te zarzuty. Jedyną obroną Juana Cuenki, z którym nie rozmawiałem od 2011 roku, jest zaangażowanie mnie w tę sprawę. Mój były współpracownik to osoba bardzo kłamliwa, która potrafi powiedzieć, że szklanka wody to napój typu cola i przekonywać do tego innych. Ale śledczy i tak postanowili sprawdzić ten trop. Lifante przesłuchano kilkukrotnie. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów na jego udział w tym podwójnym morderstwie. Dlatego w dalszym śledztwie nie brano pod uwagę tego wątku. Na początku czerwca 2013 roku w prasie ujawniono wyniki sekcji zwłok zamordowanej pary. Holendrzy zmarli w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych, spowodowanych silnym uderzeniem w głowę. Uznał przy tym, że Ingrid i Lodewijk zostali pobici na śmierć, o czym świadczyły liczne siniaki i złamania. Media cytowały: wszystko wskazuje na to, że para nie miała możliwości obrony. Fakt ten, w połączeniu z okolicznością, że były to 2 wysokie i silne osoby, pozwala przypuszczać, że grożono im bronią palną. Najprawdopodobniej pistoletem lub rewolwerem, którego jednak nie użyto. W tym czasie policja była niemal już pewna, że morderstwo Holendrów zostało zaplanowane. Nikt nie zamierzał rozmawiać z nimi o zwrocie pieniędzy. Cuenca od początku chciał skutecznie pozbyć się problemu w postaci tej 2.
Potwierdzał to także fakt, że trzech sprawców przed dotarciem do domu, gdzie miało odbyć się spotkanie, pojechało do sklepu, by zakupić sprzęt do sprzątania i sodę kaustyczną. Śledczy przesłuchali również właściciela gaju cytrynowego, w którym ukryto zwłoki. Mężczyzna przekonywał, że nie miał pojęcia o tym, co planuje Cuenca. Juan miał go poprosić jedynie o możliwość wyrzucenia śmieci na jego posesji. Ale takie tłumaczenia nie przekonały funkcjonariuszy. Dlatego został aresztowany i dołączył do grona podejrzanych w tej okrutnej sprawie. Opinia publiczna została poinformowana, że na sali rozpraw zeznania złoży 120 świadków i 49 biegłych. Tę głośną sprawę z sali sądowej chciało relacjonować wielu dziennikarzy. O akredytację wystąpiło łącznie 80 pracowników różnych redakcji, m.in. reporterów, fotografów i operatorów kamer. Od dziesięcioleci nie odnotowano żadnej rozprawy, która wzbudziłaby takie emocje na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym. Jeszcze zanim ruszył proces, prawnicy oskarżonych próbowali dogadać się z prokuratorem oraz rodzinami ofiar. Ich propozycja zakładała, że mężczyźni przyznają się do nieumyślnego spowodowania śmierci i otrzymają karę 20 lat więzienia. Ale taki układ stanowczo i jednomyślnie odrzuciła prokuratura oraz rodziny zamordowanych. Gdy 28 września 2016 roku proces w końcu ruszył, w mediach napisano: Juan Cuenca, który był menadżerem klubu siatkarskiego, gdzie Wiser grała przez 2 sezony, oraz obywatele Rumunii, Valentin Ion i Konstantin Stan, zostali oskarżeni o podwójne morderstwo. Czwarty oskarżony, Serafin de Alba, właściciel gruntu, na którym znaleziono ciała, został oskarżony o pomocnictwo w ukryciu zwłok. Prokuratura przez jakiś czas rozważała, czy nie postawić zarzutów również przyjaciółce Juana Cuenca, która przywiozła ofiary do domu w Molina de Segura. Podejrzewano, że kobieta mogła zostać wtajemniczona w plan zabójstwa. Jednak po przeanalizowaniu wszystkich dowodów nie zdecydowano się na postawienie jej w stan oskarżenia. W czasie procesu ujawniono przeszłość przestępców. Juan Cuenca, uznany za pomysłodawcę zabójstwa, był kilkukrotnie karany za oszustwa. Z kolei Konstantin Stan i Valentin Ion w przeszłości odbyli szkolenie wojskowe. Pierwszy z nich usłyszał już 3 wyroki, m.in. za rozbój. Oskarżonych przesłuchano ponownie. Konstantin Stan przekonywał przed sądem, że jest niewinny. Twierdził, że gdy doszło do morderstwa, przebywał na 2. piętrze budynku i pił alkohol. Miał odkryć to, co się stało, dopiero gdy zszedł na dół i zobaczył swojego rodaka z krwią na ubraniu. Zeznania złożył też Juan Cuenca, który próbował przekonać ławy przysięgłych, że morderstwa dokonał Rosjanin, niejaki Danko. Oto fragmenty jego wypowiedzi. Kiedy Holendrzy zginęli, Danko groził nam, Rumunom i mi. Powiedział, że jeśli nie będziemy współpracować przy ukryciu ciał, zabije nasze rodziny. To ze strachu mieli pomóc Rosjaninowi w poćwiartowaniu zwłok, a potem w ich ukryciu. Ale śledczy obalili tę wersję i uznali ją za próbę wywinięcia się od odpowiedzialności. Dlatego Cuenca zmienił zeznania. Lokalna gazeta z Murcji napisała: Juan Cuenca przyznał się do zaplanowania morderstwa Ingrid Wiser i jej partnera. Oświadczył, że to Rumun Valentin Ion pobił Holendrów na śmierć, a następnie zdecydował o ich poćwiartowaniu. Stwierdził też, że Serafin de Alba wiedział, że ciała zostaną pochowane w jego sadzie w Alquerias. Przesłuchano również Valentina Iona. Jego zeznania okazały się kolejnym gwoździem do trumny dla oskarżonych. Mężczyzna przyznał, że Cuenca wynajął go do zamordowania Wiser i Severina, a on wykonał to zlecenie. Wyrok w tej głośnej sprawie zapadł w listopadzie 2016 roku. Sąd okręgowy w Murcji uznał Valentina Iona i Juana Cuencę winnych podwójnego morderstwa i skazał ich na 34 lata więzienia.
Drugi oskarżony Rumun, Konstantin Stan, usłyszał wyrok 5 miesięcy za kratami. Właściciel gaju cytrynowego został uniewinniony. Wydany wyrok komentowany był nie tylko w Hiszpanii. Procesowi przyglądał się cały świat, w tym znajomi i przyjaciele zamordowanych. O tej tragedii wypowiadali się z wielkim smutkiem. Trener klubu CAV Murcia 2005, w którym grała Ingrid Visser, powiedział prasie: pracowałem z nią przez jeden sezon. Była ulubioną zawodniczką hiszpańskich kibiców. Powiedziałbym nawet, że ze względu na swoją światową karierę na zawsze pozostanie żywa w sercach kibiców. Po tragicznej śmierci Visser na prośbę jej rodziny, holenderska federacja siatkówki zastrzegła w reprezentacji koszulkę z numerem 15. To właśnie z 15 na plecach grała zamordowana siatkarka. W hołdzie dla holenderskiej pary zorganizowano także specjalny memoriał w rodzinnym mieście Ingrid. Podczas tego wydarzenia głos zabrały rodziny Visser i Severina. Najgorszy scenariusz stał się rzeczywistością. Dwie wielkie osobowości zostały nagle, gwałtownie i bezsensownie pozbawione życia. To, co powinno być przyszłością, na zawsze pozostanie przeszłością. Ogromne ciepło, które otrzymaliśmy od wielu, nawet nieznanych nam osób, jest dla nas dużym wsparciem w tym niezwykle trudnym czasie. W 2023 roku, w 10. rocznicę zabójstwa holenderskiej pary, niderlandzki nadawca publiczny przeprowadził wywiad z 21-letnią siatkarką, Aną Zell, której matka przyjaźniła się z Visser. Ingrid była dla dziewczyny jedną z najbliższych osób. Mam ręcznik z wyhaftowanym napisem Ingrid. Zabieram go na każdy mecz, a czasami także na trening. Noszę leginsy z jej numerem 15, mimo że są już dziurawe. Ingrid była zabawna i miła. Mogłam z nią rozmawiać o wszystkim. Moja mama zawsze mówi, że łączyła nas wyjątkowa więź. Anna poszła w ślady sławnej ciotki. Od wielu lat gra w siatkówkę, o czym również opowiedziała dziennikarzowi. Na początku było mi trudno wejść na halę, bo to był przecież jej sport. Ale w pewnym sensie miło jest kontynuować robienie tego, w czym była bardzo dobra. W lutym 2024 roku w prasie opublikowano najnowsze wiadomości o jednym ze skazanych za zabójstwo holenderskiej pary. Z informacji dziennikarzy wynikało, że 60-letni Valentin Ion przez ostatnie lata poważnie chorował. Dlatego zwolniono go z hiszpańskiej placówki, by ostatnie chwile spędził na wolności. Zmarł kilka dni po opuszczeniu więziennych murów. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.